Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku historycznym lecimy w drugą połowę roku 2001. Wtedy to na rynku pojawił się bardzo ciekawy telefon, dzisiaj byśmy go nazwali chyba featurefonem, Mitsubishi Triumph Eclipse. Tak, moi drodzy, to Mitsubishi, które większość z Was zna z produkcji samochodów, niektórzy być może znają również ich z produkcji sprzętu elektrotechnicznego i innych profesjonalnych urządzeń, miało w swojej historii epizod z telefonami. Abyśmy mieli jasność, nie skończyło się na jednym modelu, ale akurat ten mam w swoich zbiorach. Całkiem dobrze jeszcze go pamiętam i mogę Wam o nim opowiedzieć. Triumph Eclipse, który pojawił się w trzecim kwartale 2001 roku, był na tamte czasy telefonem niesamowitym. Takim telefonem wszystko mającym, miał wszystko, co wówczas było najmodniejsze. Miał oczywiście przeglądarkę WAP. Tu nawiązujemy do naszych wcześniejszych filmów, koniecznie je obejrzyjcie. Ale to nie wszystko. Oczywiście miał GPS-a, czyli pakietową transmisję danych. Miał duży, w dodatku kolorowy wyświetlacz i, moi drodzy, polifoniczne dzwonki. Telefon z polifonicznym dzwonkiem to był wówczas szał, a ten do tego był dosyć głośny i tutaj ciekawostka, już miał też tryb głośnomówiący, był dodatkowy głośnik z tyłu, na którym można było sobie gadać. Ekran, jak Wam powiedziałem, zresztą jak sami widzicie, był stosunkowo duży jak na tamte czasy i miał szałamiającą rozdzielczość 120x143 piksele. Dzisiaj się z tego śmiejemy, wtedy to był szał. Dzisiaj kolory na tym ekranie zdają się być sprane, ekran zdaje się być nader ciemny i kiepsko czytelny, ale wtedy to po prostu robił efekt wow. W połączeniu z polifonią to było coś. A jeszcze, żeby było zabawniej, telefon ten oferował możliwość zmiany tematu ekranowego. Nie mam tylko tapetki, tylko tam różne rzeczy się jeszcze działy. Był taki tryb zwany chyba miasto, gdzie na przykład słoneczko wędrowało po ekranie. Takie były to ciekawostki na tamten czas. Były też dwie gierki. No i oczywiście było w nim też wszystko to, co ówczesny telefon mieć powinien. Miał diodę powiadomień, miał też powszechną w tamtych czasach IRDę, czyli przesył danych z telefonu do telefonu za pomocą podczerwieni. Telefony musiały się wzajemnie widzieć. Działało to na krótkim dystansie i było dosyć powolne, ale już pozwalało na przykład wysłać sobie dzwonek, melodyjkę, czy tam tapetkę z telefonu na telefon. Nie mówiąc już o rzeczach poważnych, typu jakiś tam plik tekstowy, czy coś takiego, czy wizytówkę z kontaktem, bo do tego się też przydawało. W każdym razie był to na tamte czasy wyczes i wypas. Niestety, jak widzicie, telefon bardzo kiepsko się zestarzał. Obudowa się powycierała. To był w ogóle, słuchajcie, mój telefon służbowy, czyli wówczas najlepszy telefon świata, bo służbowy. I był użytkowany dosyć intensywnie, natomiast raczej o niego dbałem. To jeszcze nie były czasy folijek na ekranie. Wówczas taką folikę na sobie można było co najwyżej samemu zrobić. Dopiero zwolna zaczynały się pojawiać w sprzedaży. Jak widzicie, ekran, no cóż, wytarł się na środku. Ja go nawet chyba swego czasu próbowałem pastą do zębów troszeczkę przepolerować, ale szybka bardzo łatwo się rysowała, bo była plastikowa. Po prostu to był plastik fantastik. Położyłeś telefon na blacie i wytarty. Z ciekawostek, telefon też miał taką rolkę, taki przewijak na boku. On był w zasadzie dwupozycyjny, można było nim przewijać w górę lub w dół tekst, można było za jego pomocą nawigować po menu. Co ciekawe, w przewijaku tym nie było klikania, czyli żeby zatwierdzić wybór, do którego doszliśmy naszym przewijaczkiem, i tak trzeba było sięgnąć do klawiatury. No i teraz przechodzimy do klawiatury, która moim zdaniem, poza jak widzicie nietrwałością obudowy, jest piętą achillesową tego właśnie telefonu. Otóż mój egzemplarz zrobił mi paskudnego psikusa. Co prawda się włącza i nawet usłyszycie teraz całą tą polifonię, ale niestety utyka na wprowadzaniu pinu i w ogóle nie reaguje na klawiaturę. No więc cóż, no nie pokażę Wam niestety, jak wyglądał interfejs tego telefonu. Pamiętam, że był dosyć schludny i przejrzysty. Mogę Wam tyle pokazać, co widać w instrukcji, bo instrukcje do tego telefonu również mi się zachowały. No ale klawiaturka tego urządzenia była po prostu tragiczna. Wykonano ją z gumy. Przyciski miały słabo wyczuwalny skok. Niektóre, jak widzicie, były dosyć małe i też niekoniecznie wygodne w obsłudze. Chociażby weźmy klawisze słuchawki. Są nieduże i jednak, no przydałoby się, żeby były większe. Ja wiem, że tutaj może się nie dało zmieścić więcej. Niemniej ta klawiatura była niewygodna. Klawisz do poruszania się po menu, czyli klawisz nawigacyjny czterokierunkowy, również działał marnie i był też moim zdaniem za mały. W dodatku palec się z niego ześlizgiwał. No ogólnie byłem niezadowolony z tej klawiatury, no a teraz jestem jeszcze bardziej niezadowolony, bo najwyraźniej dzięki niej nie mogę Wam pokazać interfejsu tego telefonu. Kolejną wadą tej klawiatury było to, że ścierały się z niej oznaczenia. Wiadomo, one nie są niezbędne. Niemniej zaczynało to po pewnym czasie wyglądać mocno nieestetycznie, podobnie jak cała reszta
telefon. Trochę żałuję, bo tak naprawdę było to urządzenie na tamte czasy imponujące i takie nawet bym powiedział z troszeczkę wyższej półki. Może nie najwyższej, ale już z wysokiej. Był to telefon na pewno dla gadżeciarzy i był to telefon, który zwracał uwagę. A do tego całkiem fajnie się go trzymało, bo budowa miała taki sympatyczny profil, który sprawiał, że telefon bardzo dobrze leżał w ręku, a co jeszcze ważne, nie był zbyt ciężki. Ważył 110 gramów, czyli niewiele. Zasilała go bateria o pojemności 900 mAh, czyli w sumie typowa jak na tamte czasy i oczywiście zapewniała typowe czasy działania rzędu tam tygodnia bez ładowania, a skoro już doszedłem do ładowania, ładowaliśmy telefon za pomocą takiego fajnego złącza i tutaj chyba japońskim projektantom coś nie wyszło, bowiem wtyczka od ładowarki nie wypełnia całego tego złącza, można ją wetknąć w jeden z tych otworów. No i teraz pytanie, w który? Wchodzi w oba, a telefon możemy ładować tylko w jednym położeniu i chyba po jakimś czasie ktoś się zorientował, że to myli użytkowników i po prostu zwyczajnie jest głupie i na przewodzie od ładowarki umieszczano taką specjalną nalepkę ratunkową, pokazującą, który otworek wtyka wtyczkę. No cóż, to taka zabawna wpadeczka, ale i tak wspominam ten telefon bardzo sympatycznie, był to chyba mój pierwszy telefon z kolorowym ekranem, o ile mnie pamięć nie zawodzi. No i teraz pytanie, czy ktoś z Was pamięta jeszcze telefony Mitsubishi, a może mieliście taki? Piszcie w komentarzach, chętnie poczytam, jeżeli macie jakieś ciekawostki związane z komórkami firmy Mitsubishi, również piszcie, to na pewno spodoba się wielu naszym widzom. A ja dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć!